jeden człowiek ma być wszystkiemu winny. Wierzy pan w takie wyjaśnienia, panie generale? Nie. Żebym nie znał wojska, nie znał procedur, systemu dowodzenia, to bym, żebym to dał wiarę temu. Natomiast mając na uwadze, jak są zbudowane struktury dowodzenia, jaki jest obieg informacji w strukturach dowodzenia, jak ludzie są kompetentni, nie daję wiary temu absolutnie. To po pierwsze. Po drugie, wydaje się, że w tej chwili wskazywanie generała Piotrowskiego, jako winnego tego, co się stało, jest nieporozumieniem, dlatego że proces czy dochodzenie dopiero się rozpoczęło i on jest w trakcie. I teraz nikt nie ma kompetencji takich kontrolnych, jak ma prokuratura, więc nie bardzo wiem, na podstawie czego taki wyrok wydał pan minister.